słów istnieje. Inny świat istniejący gdzieś w naszym wnętrzu, dobry, różowy, bez problemów. Może on jest prawdziwy i w rzeczywistości tylko nam się wydaje, że go nie ma. Jednak istnieje, żyje naszym życiem. Sami piszemy do niego scenariusz. A może to choroba naszego umysłu, który chce stworzyć coś doskonałego? O czym ludzie marzyli? Jak wpłynęło to na świat? Czy posunęło się choć trochę do przodu? Oczywiście. Świat bez marzycieli stałby w miejscu. Bez Mikołaja Kopernika i jego marzeń, kto wie, czy dzisiaj nie uważalibyśmy, że Ziemia jest płaska i jak kartka papieru. Gdyby nie Leonardo da Vinci, pewnie do tej pory jedynym środkiem lokomocji byłby pojazd konny. I nie poznalibyśmy tak dobrze swojej anatomii. Jeśli nie byłoby Sokratesa, Platona czy Arystotelesa, zapewne nie zadalibyśmy sobie tylu pytań dotyczących świata i życia. Również gdyby nie narodził się Bach, nie mielibyśmy tak wspaniałej muzyki. Bo przecież do naszych czasów zachował się system dur-mol. A o czym marzą i marzyli nie ci wielcy, ale zwykli ludzie. Rzadko są to marzenia o locie w kosmos. Często o prostej, prawdziwej miłości. Jedno jest pewne. Warto marzyć. Przecież utkamy dzisiaj ulotne myśli i nadziei. Dzięki niewytłumaczalnym zwrotom okoliczności mogą stać się dotykalną rzeczywistością. Proste, zwykłe i te wielkie. Zdawałoby się nawet, że za wielkie. Nie do spełnienia. Sama myśl o marzeniach malując na twarzy uśmiech i niosąc na skrzydłach nadziei przyprawia życiu smak. Teraz głos oddaję naszym marzeniom.
Na, 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 na
Chciałabym się zabrać dusza przed naszym Bożym Kościoła, dlatego dziękuję, że jestem bardzo Pana starosta. Proszę, nasze zdanie jeszcze. Dzień dobry wszystkim. W imieniu Pana starosty, Pani Kasi Kulińskiej, całego zarządu i Rady Powiatu bardzo miło, że mogę kolejny raz uczestniczyć w Waszym święcie patrona. To jest taka uroczysta chwila dla każdej szkoły. Wasz patron, tak jak myślę, każdej szkoły jest wyjątkowy, szczególnie dla Was. Ale faktycznie jest to Polak, chyba jeden z największych, nie największy, znany w świecie. Jednocześnie ma tyle zalet, że tylko go naśladował. W dniu dzisiejszym, poza oficjalnymi częściami, bardzo mi było również przyjemnie, że mogę wręczyć i ścisnąć ręce tym wszystkim, którzy brali udział w konkursach. Przecież to jest dodatkowa wasza praca, to podstawowa, to jest nabywanie tej umiejętności, bycie w społeczeństwie szkoły i przede wszystkim uczenie się kolejnych umiejętności zawodów. Ale ta umiejętność bycia w grupie, tworzenia czegoś ponadczącą normalnie w samej klasie, jest bardzo cenna również w przyszłości. Jestem pewien, że taka aktywność bardzo Wam pomoże w tym, aby później w życiu, w trudnych momentach umieć się znaleźć i wygrywać to, co dla człowieka jest najważniejsze, czyli dobrze funkcjonować, być szczęśliwy i funkcjonować w społeczeństwie i w ojczyźnie. No, gratuluję świetnego wstępu. W ogóle wiele przecież się już w życiu naoglądało różnego rodzaju spektaklów, ale powiem zupełnie coś innego. Dzisiaj zobaczyłem tutaj wśród Was, młodych artystów. Jestem przekonany, że wśród Was są osoby, które na estradzie za niedługo będziemy pewnie oglądać jako wielkie gwiazdy, czego oczywiście bardzo życzę. Społeczność, oczywiście dziękuję wszystkim nauczycielom za pracę z tutaj młodzieżą, Pani Dyrektor, że prowadzicie oprócz nauki tą taką patriotyczne też wychowanie, co jest bardzo istotne. Myślę, że tak jak my wszyscy, którzy jesteśmy w moim wieku, wspominamy ten okres bycia w szkole jako ten najpiękniejszy czas, tak i wy będziemy się wspominać. Dzisiaj często bywają różne sytuacje, czasami nie do końca przyjemne, ale zobaczycie, z jakim rozrzewnieniem po latach będziecie wspominać to bycie wśród siebie, te pierwsze miłości, te pierwsze spotkania, jak również pierwsze umiejętności, których tutaj nabyliście. Żeby nie zanudzać, jeszcze raz dziękuję Pani Dyrektor za możliwość bycia. Dziękuję za życzenia, znaczy nie za życzenia, tylko za to, że mogłem tutaj być. I no, nie będę już tu robił. Dziękuję bardzo.